oddajemy w ręce mieszkańców dzisiaj tę historyczną inwestycję. Mam nadzieję, że ta wielofunkcyjność, przygotowanie dla osób niepełnosprawnych stworzy warunki dla wszystkich mieszkańców i każdy będzie mógł skorzystać z tego miejsca, aby podnieść swoją kondycję, swoją sprawność. Także życzę miłego użytkowania. Ciach. Park wodny w Libiążu uważamy za otwarty. Na te inwestycje mieszkańcy Libiąża czekali od lat. Ta kultura pływacka u nas cały czas była, bo istniał basen, który wybudowała kopalnia Janina. Ten basen musieliśmy niestety z przyczyn technicznych zamknąć i kilkanaście lat byliśmy bez pływalni. No i dzisiaj mamy nową pływalnię, myślę, że spełniła marzenia i oczekiwania mieszkańców. Do dyspozycji gości jest tu basen sportowy z podnoszonym dnem na części torów, ponadto basen rekreacyjny z urządzeniami do masażu, a na najmłodszych czeka brodzik ze zjeżdżalnią. Powstała też strefa spa z saunami suchą, parową czy na podczerwień. Chętni mogą skorzystać z groty solnej i zrelaksować się w pomieszczeniu z leżakami. Budowa tego obiektu rozpoczęła się w 2019 roku i przebiegała bez większych problemów. Udało się stworzyć obiekt wyjątkowy. Ten basen jest wyjątkowy. Wystarczy obejrzeć tą halę basenów, gdzie jesteśmy. Ona jest pełna słońca, pełna optymizmu i tak myślę będą odbierać ją goście korzystający z tego basenu. Za nami jest strefa saunowa, która jest nad wyraz nowoczesna, bardzo pojemna, która również będzie robić furorę i mimo, że są też baseny i akwaparki w Krakowie, na Śląsku bardziej, w centrum Katowic chociażby, to jednak ten basen ma wyjątkową duszę. Do odwiedzenia tego miejsca może zachęcać nie tylko wnętrze basenu, ale także usytuowana przed obiektem ścianka wspinaczkowa czy tężnia solankowa. Cała inwestycja kosztowała gminę 34 miliony złotych, z czego 7,7 miliona udało się pozyskać ze środków zewnętrznych. Dziś efekt mówi sam za siebie, ale podjęcie decyzji o rozpoczęciu takiej inwestycji przez władze gminy i radnych nie było łatwe. To była bardzo trudna decyzja, ale dobrze, że ją podjęliśmy, bo gdyby ta decyzja nie była podjęta w 2018 roku, to już tej inwestycji by nie było, bo teraz ceny są dwa razy większe, więc ponad 70 milionów to naszej gminy by już nie było stać na to. W oficjalnym otwarciu krytej pływalni udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich i lokalnych, a także reprezentanci zaprzyjaźnionych instytucji z powiatu i nie tylko. Po raz pierwszy tory pływackie mogli przetestować także sportowcy, m.in. medalistka Justyna Poznańska. Fajny, nowoczesny basen i na pewno będę tu przychodziła na treningi, bo jednak blisko domu. Właśnie fajnie się pływa, dobre warunki, to jest najważniejsze. Jeżdżę po różnych pływalniach w całej Polsce, a nawet byłam na zawodach międzynarodowych na Słowenii. Obiekt no, naprawdę robi wrażenie pod względem zewnętrznym, jak i wewnętrznym, więc na pewno będzie przyciągał odwiedzających. Wystąpiły również pływaczki tańca synchronicznego. Zorganizowano pokaz nauki pływania, bo także takie usługi oferuje Park Wodny w Libiążu. Obiekt ma być czynny przez 7 dni w tygodniu od godziny 7 do 22, a szczegółowe informacje na temat jego funkcjonowania i cen biletów można znaleźć na stronie internetowej.